Beduinki na Instagramie. Skąd taki tytuł? Otóż dlatego, że Emiraty to kraj ogromnych kontrastów. I tam ultranowoczesne miasta, naszpikowane szklanymi wieżowcami, przeplatają się ze światem beduińskich tradycji. I właśnie tam zakrwawione panie, które na co dzień zakrywają swoje twarze, pokazują swoje prawdziwe oblicze na Instagramie i w mediach społecznościowych. Stąd taki tytuł. Dla takich kobiet powiedziałabym, że tak, ale to też zależy, skąd taka pani jest. Inaczej będzie wyglądało życie bardzo zamożnej i kształconej pani z Dubaju, a inaczej z prowincji. Natomiast jedna z moich znajomych pań właśnie z prowincji opowiedziała mi taką historię. Otóż pytała mnie, dlaczego mimo, że mam tak dobre serce, nie chcę przejść na islam. Więc powiedziała mi, islam to przecież jest taka piękna religia dla kobiet, a dlaczego? Dlatego, że właśnie w islamie kobieta nie musi zajmować się zarabianiem na dom, nie musi uczestniczyć w wyścigu szczurów, mąż opiekuje się całą finansową stroną rodziny, a ona, jeśli pracuje, pieniążki są dla niej, natomiast jeśli nie zarabia, mężczyzna wypłaca jej pensję. Więc taka pani może oddać swoje życie rodzinie, może opiekować się dziećmi, może spotykać się ze swoimi koleżankami, nie myśląc w ogóle o tym, co dzieje się w świecie zewnętrznym. Niektóre panie to lubią, niektórym paniom to pasuje, a inne mają ambicje. Te, które mają ambicje, mogą studiować, ale to wszystko tak naprawdę zależy od tego, jaka jest rodzina i na ile pozwoli jej mąż. Trochę szaleją, rzeczywiście tak jest, dlatego że jeszcze 40 lat temu tak naprawdę Emiraty to były tylko pustynie, wielbłądy i poławianie pereł. Natomiast po odkryciu ropy, kiedy szejch Zajed zjednoczył kraj i wykorzystał tą ropę po to, żeby zrekompensować Emiratczykom wszystkie lata i wieki ogromnej beduńskiej biedy, kiedy oni tak naprawdę nie mieli nawet wody pitnej. Więc rzeczywiście oni przesiedli się z wielbłądów na Rolls Royce. Bogactwo widać na każdym kroku, ale nawet domy, które są w Emiratach uznawane za uboższe, dla nas oczywiście były to domostwa, w którym jest ogromny dochód. Proszę sobie wyobrazić, że byłam na wielu weselach, w którym bardzo młode panie, ich łabędzie szyje po prostu uginało się pod ciężarem kilogramowych naszyjników ze złotem. Więc złoto rzeczywiście bogactwo jest. A młodzi chłopcy, którzy nie mogą już zaimponować swoim kolegom Ferrari, czasami sprawiają sobie tygrysy, które wożą na przednim siedzeniu Lamborghini. Tak, niestety jest ciemna strona i ona wiąże się właściwie z ludźmi, którzy własnymi rękami zbudowali te Emiraty. Więc jakby pierwsza taka grupa to są pracownicy budowlani, którzy są sprowadzani z takich krajów jak Bangladesz, Pakistan, Indie. Oni rzeczywiście żyją w bardzo trudnych warunkach, w kilkunastu osobach pokoju i tak dalej, czasami bez klimatyzacji. Więc jakby w ich świecie te warunki nie są najgorsze, tak? Ale my, kiedy zderzamy to z tym ogromnym bogactwem i zaawansowaniem technicznym, nas to boli. Jakby druga sprawa to jest sfera służby domowej, gosposi, które niestety, zaczynając pracę w domu emirackim, tak naprawdę grają w rosyjską ruletkę. Dlatego, że jeśli trafi im się bardzo dobry dom, a są takie, domownicy traktują ją jak część rodziny, sprowadzają jakby ich krewnych i tak dalej, którzy mogą znaleźć zajęcie w takim domostwie, dostają najnowsze gadżety. Natomiast jeśli trafi do rodziny, w której na przykład dzieje się źle i powiedzmy jest agresja w rodzinie, to taka pani domu czasami potrafi tą agresję wyładowywać właśnie na służący. Jest to troszeczkę taka relacja kata i ofiary i niestety to się zdarza. Nie jest to problem tylko Emiratczyków albo problem ich charakteru, ale tak naprawdę dzieje się to we wszystkich krajach Zatoki Perskiej, dlatego że sfera służby domowej nie jest objęta prawem pracy. Więc jakby część społeczeństwa, która nie jest objęta pewnymi regulacjami, jest niestety podatna na to, że osoba, która chce ją wyzyskać, może ją wyzyskać albo eksploatować i to się niestety zdarza.